Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał wiele kontrowersji. W wielu miastach w Polsce, a także w Jeleniej Górze odbyły się protesty. Jak widać, na ten w stolicy Karkonoszy przyszło sporo osób. Trzeba być głuchym i ślepym, żeby nie widzieć, co się w tym kraju dzieje. Dlatego, właśnie dlatego chcemy być w Unii, bo pamiętamy, jak było wcześniej. Nie chcemy dopuścić do tego, co było wcześniej. To, co robi PiS, jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Tylko jest No proszę pana, wszystkim zawładnęli, wszystko zepsuli. I co, mamy ich chwalić? Na zlecenie portalu Jelonka.com zapytaliśmy mieszkańców oraz turystów, czy wyjście Polski z Unii Europejskiej jest możliwe. Raczej nie. Raczej nie. Nie mam takiego poglądu, że faktycznie tak bez przerwy jest nagłośnianie, ale mam nadzieję, że nie wychodzimy z tego. Raczej to jest gra. Ale kogo gra? Rządu. Trudno mi powiedzieć. W żadnym wypadku. Nie słuchać rządu. No nie wiem, wie pan co, trudno to tak jednym słowem określić, to jest naprawdę złożony problem. Wie pan, ja nie bardzo się na tym znam. I nie wiem, czy jest możliwe, ale jest niewłaściwe. O tak bym to ujęła. Myślę, że to jakiś czas potrwa, jeśli będziemy chcieli wyjść. Niemniej wydaje mi się, że nasze sądownictwo jest nie takie, jakie powinno być. Gro ustaw, które pan minister Ziobro uchwalił razem z Sejmem, są zdaniem wielu autorytetów prawniczych niezgodne z konstytucją i chyba o to idzie cały spór z Unią. Niemniej ja przeżyłam czasy komuny i wydaje mi się, że chyba błędem byłoby wyjść z Unii. Na Twitterze premiera Mateusza Morawieckiego można znaleźć wpis o tym, że polexit to fake news. Według sondażu Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Gazety Wyborczej oraz OKO.press prawie 90% Polaków chce pozostać w Unii Europejskiej.